Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 5 stycznia 2012 rok, czwartek, marka 8:25, drugi dotyk. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Trójca a zbawienie. Ewangelia Jana bezpośrednio i świadomie kieruje naszą uwagę na wyjątkową naturę Boga. Wydaje się, że Jan, pisząc swoją Ewangelię, był w pełni świadomy jedności, a jednocześnie troistości Boga. Przeczytaj Jana 14:1 do 16 i 33. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Policz występujące odwołania od trzech osób bóstwa. Odwołania do trzech osób bóstwa. Jak te wersety pomagają nam w zrozumieniu realności tej ważnej prawdy? Ten fragment Ewangelii Jana jest najobszerniejszym zgrupowaniem nawiązań do trzech równych sobie osób bóstwa. Raz po raz występują tu zależności między osobami Trójcy. Nauka o Trójcy nie jest więc abstrakcyjną spekulacją, ale nieuchronnym wynikiem wynikającym z systematycznego studium Pisma Świętego. W tym kontekście szczególne znaczenie ma boskość Chrystusa. Gdyby Jezus nie był prawdziwie Bogiem, to wszystkim, co by nam zostało, byłby Pan przynoszący karę za nasze grzechy z jednej osoby na drugą, a nie biorący jej na siebie. Sednem Ewangelii jest to, że Bóg sam poniósł na krzyż grzechy świata. Wszystkie inne rozwiązania z wyjątkiem tego jednego ogałacają ofiary Syna Bożego ze wszystkiego, co czyni ją tak wielką i skuteczną. Gdyby Jezus był jedynie stworzoną istotą, a nie w pełni Bogiem, jak mógłby jako stworzenie znieść cały gniew Boga przeciwko grzechowi? Jaka stworzona istota, choćby najpotężniejsza, mogłaby uratować ludzkość winną przekroczenia świętego prawa Bożego? Choć gdyby Chrystus nie był Bogiem, oznaczałoby to, że prawo Boże nie jest tak święte jak sam Stwórca. Gdyż po gwałceniu prawa Bożego mogłaby zadośćuczynić ofiara stworzonej istoty.
Prawo byłoby jedynie tak święte, jak ta stworzona istota, a nie jak sam Stwórca. Grzech nie byłby zatem tak zły, skoro wystarczyłaby śmierć stworzonej istoty, a nie samego Stwórcy, by dokonać zgładzenia grzechu. Fakt, że trzeba było ofiary samego Boga w osobie Syna, by rozwiązać problem grzechu, dobitnie świadczy o powadze tego problemu. Także nasza pewność zbawienia dzięki dziełu Chrystusa, a nie dzięki naszym uczynkom, oparta jest na fakcie, iż sam Bóg zapłacił karę za nasze grzechy. Cóż moglibyśmy uczynić, by cokolwiek do tego dodać? Gdyby Jezus był stworzoną istotą, być może moglibyśmy dodać coś do Jego dzieła. Ale skoro Bóg Stwórca ofiarował siebie za nasze grzechy, bluźnierstwem byłoby wierzyć, że jakiekolwiek nasze dokonania mogłoby coś dodać do Jego ofiary. Tak więc, gdyby Chrystus nie był Bogiem, Jego pojednawcze dzieło byłoby oparte na niepewnych podstawach. Pomyśl o tym, że Stwórca Wszechświata umarł za Ciebie, aby dać Ci obietnicę życia wiecznego w Nim. Jak możesz nauczyć Cię czerpać nadzieję i pewność z tej zdumiewającej prawdy? Czy może być coś większego i ważniejszego niż ta prawda? Dziękuję.